Cześć, witajcie moi kochani, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Nowa seria, Yakuza Like a Dragon. Czy jestem rozsądny robiąc serię z kolejnej Yakuzy, nie kończąc kolejnej? Nie, nie jestem rozsądny, ponieważ Yakuza 0 zaczęliśmy na PlayStation 4. Spoiler, moje PlayStation 4 jest lekko mówiąc niedysponowalne. Po prostu jest, jest na sprzedaż, więc nie dokończę tej gry niestety. Ale mam nadzieję, że na PlayStation 5 będę mógł tą gierkę kontynuować, ale nie mogę, nie mam za bardzo, tak powiem szczerze, takich gierek na Xbox Series X, które bym chciał teraz przechodzić i byłyby podobne do Yakuzy. Nie, brakuje mi tego klimatu Yakuzy, a nie chcę zaczynać Kiwami 1 i Kiwami 2, ponieważ nie skończyłem 0 i chciałem najpierw 0, nie wiem, nie mam pojęcia co zrobić, a pomyślałem, że skoro Yakuza Like a Dragon to jest o nowym bohaterze, o Ichim, który nie jest związany z Kamurocho. Z tego co pamiętam, to on do innego regionu wyjeżdża, więc... Znaczy nie wiem, dlaczego on tam wyjeżdża, czy coś się stało. Pewnie się coś stało z Yakuzę, ale to nie będzie w Kamurocho, więc to nie będzie fabularnie tak mocno związane. Oczywiście, na pewno będą jakieś liczne nawiązania, które pewnie nie zczaję, ale dzięki temu być może jak będę grał już w Yakuzy tę główną serię, a będę w nie grał, ponieważ Kiwami 1, Kiwami 2 jest w Game Passie. Trójkę, czwórkę i piątkę remaster mam jako Yakuza Remastered Collection, czy coś tego typu. Nie wiem, nie pamiętam, jak się ta edycja nazywała. Więc mam już 5 części do przejścia naprawdę, oprócz zero. Zero powiedzmy, że jest taką częścią, którą już zacząłem. Więc Yakuzy pewnie się pojawią prędzej czy później, ale pomyślałem, że hej, czemu by nie zagrać w tę najnowszą, skoro jest fabularnie inna, no i poza tym nie jest bijatyką, tylko jest, jak dobrze pamiętam, strategią, więc to będzie ciekawe, interesujące i trochę inne, mam wrażenie, i trochę inne. Long have I waited for this day. I know you can't have forgotten my face. Do not pretend otherwise. Iemon was the name of the courtier you murdered in Suruga. That man was my father. You don't mean... You're that girl from before. I'm not that girl anymore. I am a vagrant on a quest for vengeance. Do you know how many times I've awoken in the night, having dreamt of drawing this dagger? Today, finally, my blade will have its due! Quiet! Men, have your way with her! You actually believe I would ever let myself be cut down by a mere woman? I will teach you your place. For I am none other than the fearsome Ginji the Slasher, the legendary terror of Edo! Fool of a man. Ginji the Slasher is none other than I. Did you see that? Father. Co to jest za nagroda? Hmm.
Masumi! Did you finish cutting that confetti? No. Not yet. Then what are you sitting around for? We leave for Osaka in the morning. Look at you. You got the audience to its feet and suddenly you think you're a star? This kind of money is nothing, so don't let it go to your head. You ungrateful little brat. Don't you look at me like that. I can't believe this is how you treat your mother. I ought to make the next cut even deeper. And this time, not even your makeup will hide it. Yoko, stop it! Co to kurwa jest? Pojebana matka! Don't you dare try to order me around, Toshio. Who do you think keeps this whole damn show running? Tora-chan! Shall we go to Motomachi tonight? Are you sure? Who cares about all this? Co tu się odjedzie, Pawła? Kim ta babka jest? To jest jakaś pierdolnięta kompletnie. Are you okay, Masumi? Don't worry about the confetti. Let me give you a hand. I should have time to finish it in the truck tomorrow. I may never be an award-winning actor, but I've always been a masterful confetti cutter. Every actor needs a backup plan. What do you say we hit the town tonight? See the sights of Yokohama. Just the two of us. Yokohama. Okay. Będzie ten region, co nie? W nim będziemy Ichim grać. A dlaczego my zaczynamy jako ktoś inny niż Ichi? Ciekawe, co? Dobrze, nasz bohater będzie nazywał się chyba Ichiban. So, Masumi. Did you say goodbye to all your friends in Yokohama? I don't have any friends. What's the point if you switch schools every month? Come on, don't be like that. You know, when I was your age, my parents wouldn't even let me go to school. Hey, why don't we treat ourselves today? I know. How about Peking duck, the king of Chinese food? The duck is dried in the sun, then roasted, and the skin comes out so crispy and delicious, you'll love it. If it's the king of Chinese food, it must be expensive. Don't you worry about that. Indulging ourselves for one night won't break the bank. O jeez, jakiś stół, kurwa. Gościu się zastanawia, czy to nie jest zbyt drogie, a oni kupują cały stół żarcia? Remember, these appetizers are just the bit players. The main course has yet to take the stage. Yeah, I know. I'm going to the bathroom before the star gets here. Co to ma być, kurde, no. Jakie dziecko zastanawia się nad tym... Dlatego, że żarcie jest drogie albo nie? I potem wpierdać za jakieś super wielkie porcje. A, spodziewałem się tego. Młody wróci do tego i do stołu i zobaczy, że jest jego ojciec? Nie wiem, być może... Raczej nie ojciec, nie stawiałbym na ojca, stawiałbym na
jakiegoś przyjaciela rodziny, opiekuna. O, fuck. Dad? Dobra, i Chiba będzie jemu pomagać, co? Dad. O, kurwa. Młody też ma tą bliznę. Czy to jest ta sama babka, co mu zrobiła to? Last day of the 20th century. And all I can think about is what I want for lunch. Hey, Ichi. I sent Ichi out to do collections. On New Year's Eve? If there's money on the streets and there's work to be done. Yakuza don't get holidays in Kamurocho. Life's a bitch, then you die. Czyli podejrzewam, że mu nie będziemy pomagać w takim razie, kiedy już jest stary. Idź i biegnie! Tak jest! Stop, Mushio, you piece of shit! What? And get caught? Get fucked, you cum stain! Wiecie, wygląda, nie wygląda trochę, bo to był stąd, co nie? Usiedł, mam piec! Chasing down tax. Okej, okay, navigate the city. Okej, okay, mam klikać inputy specjalne. Holy shit, to będzie problem akurat. Fuck. Nie znam przycisku za bardzo. To jest Xbox, to jest dla mnie nowość. Holy shit, dobra. Okej, w ten sposób to robić. Kurwa, Y jest u góry? Tak jest, Y jest u góry. X jest po lewej, dobra. A, B na dole, okej. Kurwa. Pierdolę, przycisków nie znam, dlaczego? Wszystko, jak klikam na odwrót, na Switchu jest. Fuck. Oh no. Looks like I shook him off. O kurwa. Przyłapane. Ushio, pal. I know you're not an idiot. Why did you think you'd get away with hawking this? There's nothing illegal about selling animal fuck videos. Believe animal fuck videos? Oh, I believe you. The problem is you were calling it uncensored porn and selling it to dumb, horny kids. Come on, Ichiban, do me a solid. Remember all the good times we had in middle school? And let's be real. It's not like this is hurting the Yakuza's bottom line. Actually, it is. Big time. Kids these days are entitled, man. They'll come bitching to the Arakawa family about porn scammers on our turf. We can't have that kind of shit staining our good name. So come on, cough up the cash you squeeze out of them. Ichiban, który goni po prostu. What? Kastety mu przypierdolił. Ała. Musiał kurewsko boleć. Hey, did you forget who you're dealing with? O. Of course not. Just some Yakuza street trash who's gotta learn when to quit. Dobra, jaki jest system walki? Dawać. Choices, choices. Give that a shot. Cool. A jest atakiem. Cool.
Okej. Używanie przedmiotów. Items. Ha, okej, dobra. Obrona. Okej, mogę się bronić. To jest ciekawa walka. Bo to rzeczywiście jest jak bijatyka. Rzeczywiście to jest jak bijatyka, ale to jest turowo. Wiesz, teraz wychodzi na to, że bliżej Jakuzie będzie do Persony 5 niż do poprzednich Jakuz. Ichiban Kasuga! Ichiban Aniki! You okay? A kim to jest? Mitsuo Yasumura! Oh, hell yeah. Check this out, man. Whoa, payday! That guy was pretty fucking loaded. He was always coming up with crazy business schemes back in the day. Well, some of them must have worked. The cash you got there might hit our quota today all by itself. What are you talking about? We're gonna give this all back to those kids. After all the work we did to get it, man? Yeah, dude. Hold up. You want me to track down every single kid this guy shafted? For real? Yes, for real. What part of this is hard to understand? Nothing. I get it. Już czuję, że tego ciego polubię. Ja pierdziel, oddać pieniądze. Przy... Jaka to jest Jakuza, która zamiast przygarnąć pieniądze dla siebie, daje... Ła. Daje, kurde, powrotem dzieciom, które zostały oszukane na porno. No, you idiot. I mean my hair. I just got it done. And it was looking real fresh, too. I can't believe this shit, stupid Ushio. Let me see if I can fix it. Yeah, it doesn't look too bad. You just gotta, you know... Don't touch it. I pay good money for this shit. Damn, I choked. I took a bunch of hits to the face. You're always getting pummeled there. I think you like it. You calling me a masochist? Hell yeah. You always let him get some punches in, even when you could wipe the floor with him. I know how you fight hard when you wanna. Yes, I do let him do that. Pretty masochist, if you ask me. Unless you're training to become a pro wrestler or something. Okay, fine. I guess I can see how it comes across that way. That ain't it. I'm just doing, you know, what a hero would do. Co, on ma jakiś problem z byciem bohaterem? Hero? Sure. I pretend I'm a hero when I fight. So what? When it's time to throw down, my brain just starts thinking in Dragon Quest terms. O mój Boże, nie gadaj. Dragon Quest? What's so great about it? Everything. It's an epic and dangerous journey, and that's exactly how I see real life. You do know you're a freaking Yakuza, right? If even one guy gets a lucky hit and it's all over for you. You realize that, dude? How many times has Captain Sawashiro told you that? I kill a guy over something as stupid as collections, that's when it's all over. Look, I like this life with Arakawa-san, the captain, and even your dumbass. I'm not gonna do anything to ruin that. Truth is, I never want to be at rock bottom again. Again? Oh yeah, on nie chce wrócić na dno. Bottom was when you were cooped up in that Soapland office playing non-stop Dragon Quest?
Wouldn't be the man I am today without it. A cool guy, full of the bravery those games showed me. And what they didn't, Arakawa-san did. That's where you get all this hero crap, huh? Maybe I should give this gamer shit a chance. Do it, man. But first, let's give that money back to the kids who got scammed. Oh, right. Naprawdę ten gość jak walczy, wyobraża sobie, że jest w Dragon Questie? To jest dziwny motyw. Ale to może dobre podejście fabularne, bo dzięki temu przeciwnicy będą mogli wyglądać dziwnie. No bo jeżeli on sobie wyobraża, że w Dragon Questie, to jakiś gościu, który ma nazwisko Dragon, może tak naprawdę być prawdziwym smokiem dla niego, nie? Hey, did you know Mama Michio is looking for you? She wanted you to swing by. What'd she need with me? No clue. I'm just the messenger. What's she gotten herself into now? Duty calls. Duty calls. Ale gierka wygląda zupełnie identycznie jak poprzednie Yakuza. W sensie, nie grałem we wszystkie Yakuzy, ale Yakuza Zero jest bardzo podobna wizualnie. Bardzo podobna. Zatem to jest Kamurocho, że ja prawdopodobnie mógłbym pójść do tego samego... O, fuck, ja mógł pójść do tego samego miejsca, co zawsze. Goddammit, rzeczywiście. Bardzo podobne to jest. Znaczy, ja nie pamiętam dokładnie mapy, bo nie zdążyłem się jeszcze nauczyć wtedy. Ale rzeczywiście jest podobieństwo. Kurde, ale to jest ciekawe w ogóle. Wyobrażam sobie, jak fani tej gry muszą być wczuci w to, że biegają po tych samych terenach zawsze w Yakuzie. Ale to dobrze, że będę grać w innym terenie, bo przynajmniej poczuję, że nie jestem do tyłu tyle części. Mimo wszystko, jak oglądam te wywiady z jakimiś ludźmi, którzy grają od lat w Yakuzy, to oni są tacy aż wciągnięci w to wszystko. Wait, please don't tell me you were just looking for a drinking buddy. What? You were the only guy I knew who wouldn't have anywhere else to be on New Year's. You serious? I'm out here busting my ass, making collections. Oh, well, look at you. So big and important. At least I'm not drunk. Hey, I've been drinking since before you were a twinkle in your dad's eye. And look at me now. Help out! Keep telling yourself that. Your liver probably ain't so gorgeous. But keep it up, and your only drink's gonna be when they wash your grave. I'm sorry, honey. I do appreciate it. Aha, czyli mogę uczyć się nowych cech jeszcze. O mój Boże. Jak w Yakuzie normalnie. You're back. Why'd you do me like that? Michio was just drunk off her ass. You're surprised? I haven't seen her sober in 20 years. Her and this town are just going to hell. Heck, there's some trouble at Shangri-La right now. Huh? What happened? I don't know the details, but you know how soaplands are. Yeah, maybe a customer got uppity with one of the girls. You ought to go check. Damn it! Dobrze, biegniemy. Gdzie to jest? Gdzieś tam na dole. Dobra, lecimy. Lecimy w tych wąskich uliczkach. Jak to postać fajnie biega, takie ma animacje omijania ludzi. Gdzieś tam oni zahacza ich, gdzieś tam się uderza. O, właśnie, tak zatacza aż. Ichi, perfect timing. We've got a huge problem. What's wrong? The toilet's all clogged up and we can't find a plunger anywhere. A plunger? Yeah, that thing you use when there's shit stuck in the pipes. Yeah, I know what it is, but come on! We're Yakuza, not your handyman! Well, excuse me. I suppose it wasn't me who cleaned you up every time you shit yourself.
I was a baby. Oh, you had accidents until fifth grade. One time. And my stomach was killing me that day. Ja pierdzielę, naprawdę. Naprawdę musisz... Musisz kupić plambera. Ciebie kible odpychać. Oh, to jest przesada. To jest typowa Yakuza, po prostu. Typowa Yakuza. Jest 2020 rok. Wciąż w pieprzonych Yakuzach nie wszyscy mają dubbing. O Boże, proszę was. To samo przełącza. Ja muszę to przyspieszyć w takim razie. Fajnie, że zaczęło samo przełączać. To się cieszę, nie? Special skin and inputs. Umiejętności. Dawaj. Proszę mnie nie ciąć. Okej, okay, mam klikać B, żeby obronić się. Ha, ja muszę mocniej klikać, dobra. O kurde, ja mogę tak lać mocno. Ja pierdziela, jak on napierdziela, to ich po mordach. Ale teraz jest przecież wyjaśnienie, dlaczego on tak ich mocno leje. Że takie ma ognia aż. Arigatou gozaimasu. Kurde, no ale dlaczego oni wszyscy nie mówią? To mnie zawsze zadziwia. Pierdzie, mam wrażenie, że to jest jakieś takie przegięcie kompletne. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, dlaczego ta gra tak robi. Myślę, że ta marka jest na tyle duża, że mogliby zrobić ten dubbing, co? Czy to by się nie udało zrobić, naprawdę? No kurde. Yeah. If you have one, could you run into Shangri-La? Just buy one for them. They raised you for crying out loud. A man your age should be sending money to his family anyway. You think I can afford that? I'm barely scraping by as is. Well, then you need to leave that sorry Arakawa family and join a family with some real push, kid. Sure, you'd be their gopher for a while, but that'd still be better than how you're living now. Right? You're an idiot. I swore an oath to Arakawa-san, and I never abandoned him. Aren't you an obedient little dog? Hey, I heard something real cute about you. You're babysitting Arakawa's kid? Ha! Ichi the nanny! Hey, look, the young master's the same age as me. He's not a kid. Young master? What is this, the 18th century? Besides, I'm not babysitting him. I'm his caretaker. He's been in a wheelchair since he was a toddler, you know? Ooh, so he needs a big, strong Yakuza at his side every time he wants some fresh air? Arakawa's going soft in his old age. Surprise, surprise. Hey,
Try saying one more word about Arakawa and see what happens. Hey, Aniki. Yo, did you give those high schoolers their money back? Yep. Never seen kids happier to see a Yakuza before. It all worked out. See, they ain't so bad. Dude, there's no reason to be happy about it. If we don't score big on our next job, the captain's going to kill us. I know that. What is our next job, anyway? It's a shakedown. Our Mark borrowed 500K from a loan shark and hasn't paid back a single yen. And apparently, he's immune to Yakuza threats. But we thought we'd give it a shot, so we bought the loan. Well, let's go, man. The dignity of the Arakawa family is riding on us. I hope that's not true. Hey, by the way, Captain Sawashiro said to pull out all the stops to get this money back. So we might have to rough him up. Alright, so where is this clown now? I hear he hangs out around Public Park 3 a lot. I'll go on ahead and scope it out. Meet me over there, okay? Alright. Okej, czyli odkupiliśmy dług, tak, jako Yakuza. I mamy doprowadzić do tego, żeby ten gość oddał, ale podobno on jest odporny na nasze jakuzowe sztuczki. No. No nieźle. Kurczę, cieszę się bardzo, że wracam do tej gierki. Yakuza Zero grałem, niedawno jeszcze nawet. Ale kurczę, lubię te gry, to są przyjemne gierki. Podejrzewam, że Yakuza Zero też dokończę, bo to też bardzo przyjemna gra jest. Ale mam wrażenie, że może zamiast grać na streamie, powinienem tą grę nagrywać po prostu jako serię. Mam wrażenie, że to lepiej wyjdzie. Dajcie znać, jak wam się podoba. Jeżeli macie ochotę to oglądać i spodobało wam się, byłem bardzo wdzięczny za komentarz, bardzo byłbym wdzięczny za kciuka w górę, to zawsze daje do motywacji. Ja wiem, że mój kanał słynie ze streamów bardziej niż z filmików na YouTubie. Ja wiem, że mało osób, które chcą te gierki u mnie oglądać. Ale ja przede wszystkim gram, bo lubię w te gry grać. Ja i tak bym w te gierki grał, więc przy okazji je nagrywam. Nie wiem, taki jest może trochę mój nawyk, może takie dziwne. Nie wiem, dlaczego tak to robię, ale po prostu lubię nagrywać. Więc kiedy gram samemu, też nagrywam i nie może się komuś spodobać. Jeżeli tobie się spodobało, chcesz docenić, chcesz, żebym tego robił więcej, to byłoby mi bardzo miło, jakbyś skomentował, a Ichiban na pewno da kciuka w górę. Czekaj chwilę. Da się jakoś robić emotki czy coś w tej grze? Chyba nie. Pierwszy... O kurwa, można w tą grę grać z pierwszej osoby. Holy shit, zarąbiste. Left bumper? Schować nasz interfejs. Fajniutko. No zobaczymy, jak ta gierka będzie, jak ta gierka nam podpasuje. Podoba mi się to, że to jest gierka, która już nie jest bijatyką. Powiem szczerze, że lubię... Tak, bardzo mi się podoba w Yakuzie to, że jest bijatyka, ale cieszę się, że twórcy nie stanęli w miejscu i testują nowe rozwiązania w grze. To mi się mega podoba. A tymczasem na dzisiaj będę kończył. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie kciuki i ewentualne komentarze. Mam nadzieję, że ktoś tam się taki zainteresowany tą gierką znajdzie. A tymczasem ja będę leciał i życzę wam miłego popołudnia, miłego wieczoru, albo czegokolwiek, w jakim momencie w to oglądacie. Po prostu trzymajcie się razem, trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia. No i cześć.